Do udziału w przedszkolnym festiwalu piosenki dziecięcej z tekstami Doroty Gallner młodych artystów z naszego rejonu zaprosiło przedszkole numer 1 w Słupcy oraz wydawnictwo Pani Twardowska z Warszawy. W Miejskim Domu Kultury na scenie zaprezentowało się 12 wykonawców. Pomysł na wydarzenie powstał już jakiś czas temu, tłumaczy Dorota Madaj, dyrektor przedszkola. Zrodził się od spotkania z panią Dorotą Gallner i Alicją Twardowską. Zaczęło to się rok temu podczas wizyty pani, tych dwóch wspaniałych kobiet u nas na Dniu Dziecka. Potem uczestniczyłyśmy we wręczeniu statuetek akurat pani Dorocie Gallner bursztynowych w Warszawie w Zaiksie. No i tak od słowa do słowa żeśmy postanowiły wspólnie taki festiwal zorganizować. Dzieci uwielbiają scenę, chociaż też mają tremę i to nie ma co się dziwić, bo czy my dorośli, czy też mali nasi artyści również się stresują i to jest tak naturalne, ale jak widać wypadły przepięknie. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie wygrała Pola Białkowska, drugie miejsce zajął Adam Górczyński, a trzecie Maja Andrzejewska. Nagrody otrzymali jednak wszyscy. Taki festiwal to świetny pomysł, a przygodę z książką dzieci powinny rozpoczynać jak najwcześniej, tłumaczyła Dorota Gallner. Wiadomo, że im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Dzieci się przyzwyczajają, zaczynają czerpać bardzo wcześnie przyjemność zarówno z czytania czy ze słuchania, prawda? Bo takim małym dzieciom to czytają już dorośli, starsze osoby. Natomiast na pewno warto, żeby dzieci miały od jak najmłodszych lat kontakt z muzyką. Chcemy też wychowywać słuchaczy późniejszych, którzy będą jednak odwiedzali chętnie takie przybytki jak filharmonie chociażby. Bardzo było sympatycznie. No były to malutkie dzieci, więc trudno je tak bardzo surowo oceniać, prawda? Natomiast na pewno były przeurocze, starały się jak mogły bardzo ładnie śpiewać. Wybraliśmy te najlepiej śpiewające, ale myślę, że każde dziecko było dzisiaj zadowolone, każde otrzymało na pamiątkę śpiewniczek z płytą i sądzę, że będzie dalej rozwijało swoje zainteresowania muzyczne.